I tak, proszę Państwa, wygląda nasza tortilla de patatas, czyli hiszpański omlet z ziemniakami i cebulą. Jest ona wspaniała na... Witam Państwa serdecznie. Dziś postanowiłem nakręcić filmik dla Państwa, jak zrobić tortilla de patatas, czyli hiszpański omlet z ziemniakami i cebulą. W tym celu 4 jajeczka, świeżo obrane 3 ziemniaki, pokrojone w ten sposób, bo wydaje mi się, że najlepiej się smażą. Młoda cebulka, pokrojona ani grubo, ani cienko, żeby po usmażeniu ją było czuć. Oczywiście sól, pieprz, olej z oliwek, który ja otrzymuję od kolegi tutaj z miejsca, gdzie mieszkam. Z pierwszego tłoczenia oczywiście. Aceite de oliva virgen extra. Proszę Państwa, będziemy smażyć osobno cebulkę i osobno ziemniaki, bez spalenia ich, mają być tylko podsmażone. Wszystko to później dodamy do jajek, zmieszamy wszystko, ale za chwilę będę to pokazywał. Proszę Państwa, mamy już podrumienioną cebulkę, którą za chwilkę będziemy dorzucać do rozbitych jajek ze solą i pieprzykiem. Ale dopóki jeszcze cebulka dochodzi, chcę Państwu pokazać, jak mamy dzisiaj na dworze, bo tutaj mam już taras. Proszę zobaczyć. Dzisiaj jest 1 luty. Mamy 18 stopni Celsjusza, chociaż większa część Hiszpanii jest albo pod śniegiem, albo pod deszczem, albo pada deszcz. Jak sprawdzicie Państwo pogodę w Hiszpanii na Google, to zobaczycie Państwo, jaka jest Hiszpania zawalona śniegiem i deszczem. A u nas 18 stopni. Cebulka już dodana do jajek. I już wrzuciliśmy ziemniaczki na patelnię. Jak będą, to wznawiamy. Tak zrobione ziemniaczki, jak już są miękkie, przekładamy do jajek i leciutko ubijamy. Powinno to mniej więcej wyglądać tak. I teraz to wlewamy na gorący olej, na troszkę mniejszą patelnię. Zaraz pokażę Państwu, jak to będzie wyglądać. No właśnie, proszę Państwa. I to nam się będzie na bardzo małym ogniu od dołu leciutko ścinać. Będziemy tylko patrzeć, żeby nam się nie przypaliła. W ten sposób można ją odsuwać. Zaraz dalej. Proszę Państwa, obróciliśmy już nasz omlet, czyli tortilla de patatas con cebolla. Obróciliśmy ją już za pomocą talerza. Przykrywamy tortillę talerzem, obracamy i zrzucamy następny raz na patelnię, żeby ją wykończyć z drugiej strony. I tak, proszę Państwa, wygląda nasza tortilla de patatas, czyli hiszpański omlet z ziemniakami i cebulą. Jest ona wspaniała na każdą okazję, a najlepsza to do zagrychy. Proszę Państwa, jeżeli podoba się Wam, jak gotuję, jeżeli chcecie widzieć więcej filmików w tych tematach, bardzo proszę o subskrypcję, łapka do góry, dzwoneczek i będę nagrywał dalej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.